Zapisało się do Solidarności w skali kraju 10, 10 milionów ludzi, więc wtedy to był taki odruch, wydaje mi się, dość spontaniczny, że była nowa fala, nowe oczekiwania, nowe możliwości. Więc każdy, kto z natury był jakimś aktywnym, chciał cokolwiek robić, no to zapisał się do Solidarności, bo to była jakaś y, alternatywa dla. Aktualnie działających związków zawodowych, bo wiadomo, że związki zawodowe reżimowe były, że była, były organizacje partyjne, były organizacje typu ZSMP, i w różnych organizacjach ludzie się realizowali, ale Solidarność była takim ruchem nowym, takim jeszcze w tym systemie, w systemie komunistycznym niespotykanym, więc Wydaje mi się, że to było główną, jak, głównym jakby elementem, że taka ilość, nie, później pytanie czy to się yy, w jakość przetworzyło, to już jakby jest inna para kaloszy, nie?